dobry, witam Państwa. Nazywam się Rafał Nasindrowicz, reprezentuję firmę Limagrę. Znajdujemy się w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, na gospodarstwie państwa Dymitrów. Dzisiaj mamy 6 maja, a my przystąpiliśmy w tym czasie do wysiewu kukurydzy odmiany LG31240. Jest to kukurydza w typie ziarna DENT OV230. Obecna temperatura gleby po pomiarze wynosi 11-12 stopni, a więc jest odpowiednia dla tego typu odmiany. Chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć temat zmiennej gęstości wysiewu, ale w tym celu powinniśmy udać się do kabiny operatora, aby zapytać o parę szczegółów. Tak jak obiecałem, udajemy się do operatora maszyny. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pozwól, zamknę drzwi, będzie troszeczkę ciszej. Niech pan powie dwa słowa, skąd pan przyjechał, jak wyglądają tutaj sytuacje. Moje nazwisko Kluska Maciej, wspólnie z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne oraz świadczymy usługi m.in. siewu kukurydzy. Obsługujemy, że tak powiem, całą Polskę i wspólnie z kolegą Marcinem Kaczmarkiem przybyliśmy właśnie w dniu dzisiejszym do gospodarstwa rolnego, by obsiać pole kukurydzy z mapami aplikacyjnymi, które udostępniła nam firma Limagrę. Oni przygotowali nam mapę, my po prostu jesteśmy tylko od tego, by wysiać po prostu daną kukurydzę za pomocą właśnie tej oto mapy aplikacyjnej. Co to jest za mapa? Czy jest to stała gęstość wysiewu dla tego pola, czy... Mamy tutaj mapę aplikacyjną, w której mamy określone różne strefy. W strefach mamy zmienną ilość wysiewu. Każda strefa, tak jak widać na załączonym obrazku, odpowiada nam za zróżnicowanie 1000 ziaren na hektar kukurydzy w przedziale od 70 do 85 tysięcy ziaren na hektar. W przypadku, gdy ciągnik najeżdża na daną strefę, może zademonstrujemy, będzie łatwiej to widać. W strefie akurat tutaj pomarańczowej znajdujemy się. Mamy dawkę ustaloną dzięki mapie aplikacyjnej na prawie 75 tysięcy nasion. Gdy tylko weźmiemy, przesuniemy się w strefę o żółtą, ciągnik najeżdża na strefę żółtą, automatycznie dawka nam się zmniejsza na 65 tysięcy ziaren na hektar. Jest to, że tak powiem, bardzo fajne rozwiązanie. Można wykorzystać potencjał ziemi w 100%, a niepotrzebne ziarna niepotrzebnie też nie wysiewać, żeby nie stracić. Także bardzo dobre rozwiązanie, polecam to. Czy jest skomplikowane granie takiej mapy, uruchomienie całego systemu i na jakim sprzęcie pan pracuje? Pracujemy na sprzęcie firmy Klas oraz Horsch. Bardzo łatwo. Jaki to jest model siewnika? Siewnika mamy Horsch Maestro 875cc z wysiewem, z podsiewem nawozu, z wysiewem mikrogranulatu. Ośmiorzędowy sprzęt jest do wysiewu. A konsola? Konsolę mamy terminal S10 rozbudowany o zmienne dawkowanie, można powiedzieć całkowite rozbudowanie jest pełne terminala klasowskiego i dzięki temu możemy właśnie między innymi wysiewać mapy aplikacyjne, nie tylko ilości ziarna, ale również i ilości mikrogranulatu czy nawozu w danej strefie również. Jak powinny być generowane mapy? Czy jest problem z granicami pól? Jak zachowuje się sprzęt i jakie korekty pan wykonuje? Jeżeli chodzi o przygotowanie takiej mapy aplikacyjnej, można wziąć, zrobić śmialutko obrys sobie całego pola z naddatkiem niż w rzeczywistości. Wtedy automatycznie cała mapa nam się po prostu zaplikuje po większej granicy, a operator już na miejscu może sobie wytyczyć tą granicę fizyczną, którą będziemy obrabiać, tak jak mamy tutaj w tym przypadku. Mamy na przykład, widać tu ładnie na załączonym obrazku, że o granicę mamy przeciętą tutaj niebieską linię, a mapa aplikacyjna była wyrobiona po prostu poza aż obrys pola, dzięki czemu no nie mam możliwości, żebyśmy gdzieś tam pominęli pole bez tej mapy aplikacyjnej.
słychać w tle telefon, pewnie to kolejny zainteresowany klient. Jak pan sądzi, czy duże jest zainteresowanie, jeśli pan jako usługodawca może coś na ten temat powiedzieć, z tą roku, technologią? Z roku na rok mamy zainteresowanie coraz to większe. Na razie uzbroiliśmy jeden terminal do obsługi map aplikacyjnych. Wysiewamy spore ilości tej kukurydzy. Posiadamy dwa takie same jednorakowe siewniki z możliwością właśnie stosowania tych map aplikacyjnych. Myślę, że w przyszłym roku rozbudujemy również kolejny terminal, bo zapytań o takie mapy jest coraz to więcej. Rozumiem. Mam takie pytanie. Często słyszałem od naszych klientów, czy nie ma zbyt dużych spóźnień w reakcji sprzętu na mapę, czy to działa, że tak powiem, z natychmiastowym przesyłem informacji, czy są spóźnienia. Powiem tak, są delikatne opóźnienia między strefami, ale to jest kwestia też ustawienia czasu reakcji. Po prostu jak szybko ma być zadana strefa zczytywana w stosunku do siewnika. Więc to wszystko można ustawić. Z punktu widzenia informatycznego, te pliki, które dostarczamy z firmy Limagrain, to są pliki jakiego typu? Mamy dwa możliwości, że tak powiem, wgrania tutaj do terminalu klasowskiego. Dwa rodzaje plików, to są pliki Shape i również ISO XML. Na pewno pliki ISO XML bardzo ułatwiają sprawę, bo same się zaczytują, natomiast pliki Shape, doświadczony operator bez problemu je również uruchomi. Świetnie. Panie Macieju, nie zostało nam nic innego jak kontynuować pracę ze zmienną gęstością wysiewu, z aplikacjami map z Agrility z firmy Limagrain. To co, jedziemy dalej. Gdyby Państwo mieli pytania, zapraszam do kontaktu z przedstawicielami firmy Limagrain. Na pewno odpowiemy na wszystkie pytania i życzymy sukcesu w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym dla kukurydzy. Dziękuję bardzo.